Sponsorem programu jest Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed. Dzień dobry, ja witam na portalu Radomsko24, Jurek Staszczyk. Państwa witam i witam mojego gościa, doktor nauk medycznych Sławomir Adam Wolniak, specjalista, psychiatra, prezes Wolmedu, szpitali poradni. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Temat dzisiaj bardzo na czasie, panie doktorze, który chciałbym poruszyć, to zdrowie psychiczne i ludzie pracujący zawodowo. Żyjemy w takich czasach i w takiej rzeczywistości, że niestety, ale no, czasu nie mamy. Żyjemy w niedoczasie. Młodym ludziom wydaje się, że są w stanie przenosić góry, mogą pracować na półtora, dwóch etatach. No, są takimi młodymi wilkami, którzy są przekonani, że osiągną sukces i to w bardzo krótkim czasie. Czy młodych ludzi w wieku 30 lat może dopaść wypalenie zawodowe? Bardzo często dopada. Trzeba bowiem wiedzieć, że 30% kadry kierowniczej w Polsce cierpi na taki syndrom wypalenia zawodowego. Każdy zawód, który jest związany z ludźmi bezpośrednio, z kontaktem z drugim człowiekiem, czyli pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, księża, mogą mieć, czy inne zawody, właśnie zespół wypalenia zawodowego. Wypalenie zawodowe. A jak to się objawia? Bo ktoś może powiedzieć, no jakie wypalenie zawodowe? No popracuję, przyjdę do domu, prześpię się, wstanę, idę do pracy i znów mam powera. Bardzo często to są takie podstawowe objawy, jak rano nudności, bóle brzucha, stres długotrwały związany z pójściem do pracy. Człowiek ma niechęć wstać, iść do tej pracy. Jest niewydajny w tej pracy. Ma złe relacje z pracownikami, z klientami. Po prostu przestaje mu zależeć. To, co go dawniej cieszyło, drażni go. Wręcz jest nieprzyjemny dla kolegów, koleżanek, czy dla klientów czy pacjentów. To świadczy już o tym, że coś złego się dzieje z daną osobą. No dobrze, to jak się uchronić przed wypaleniem zawodowym? Przede wszystkim to, żebyśmy nie pracowali nadmiernie. No dla kogoś 6 godzin pracy już będzie dużo, a dla innej osoby 12 godzin pracy on i sobie myśli, ja jeszcze dalej mogę. No przede wszystkim to jest odpoczynek. Trzeba zachować zdrowy umiar. Higiena psychiczna. Higiena psychiczna, mieć hobby, odskocznie, zaplanowany każdy dzień, co robimy, czy uczymy się języka, czy idziemy na pływalnię, na basen, czy jeździmy na rowerach, czy bawimy się z dziećmi. Także każdy dzień powinien być taki zaplanowany, żebyśmy nie wpadli z kolei w taką rutynę tylko pracy, ale też wypoczynku. A przede wszystkim to, żebyśmy mieli długi urlop, najlepiej 2-3 tygodniowy. No wie pan, ile teraz urlop jest? 5 dni i do pracy wracamy. No nie, według prawa pracy musimy mieć 14 dni, czyli 10 dni ciągiem roboczych, żebyśmy mieli. To jest zgodnie z ustawą Inspekcji Pracy. Ale podobno jak chcemy wypocząć faktycznie psychicznie od pracy, zresetować się, to powinniśmy brać, tak gdzieś czytałem, 3 tygodnie urlopu. Tak. Jest to związane z tym, że dopiero po 7-9 dniach zmienia się nasz metabolizm przez tarczycę. Czyli tarczyca zmienia metabolizm i dopiero przez pierwszy tydzień to tak, jakbyśmy dalej pracowali. Czyli nic nie ma w organizmie odpoczynku, mimo to, że jesteśmy na urlopie. Dopiero następne 2 tygodnie po zmianach procesów metabolicznych zaczynamy odpoczywać i relaksować się. Wypalenie zawodowe a pracoholizm. Można to połączyć? No bo czy pracoholizm może spowodować wypalenie zawodowe? Oczywiście i tak bardzo często się dzieje, że człowiek
najpierw widzi, że ta praca dla niego jest jedynym sensem życia wręcz. Bardzo często mamy na przykład w uzależnieniach takie sytuacje, gdzie ktoś miał tendencję do uzależnienia, był uzależniony od alkoholu, wychodzi z tego uzależnienia, a wpada później w pracoholizm. I jest taka sytuacja, że jak gdyby nadrabia te stracone lata. Miałem takiego pacjenta, który przez 2 lata, gdy wpadł w ten pracoholizm, wybudował dom i kupił sobie nowego Mercedesa. Przedtem tylko pił i miał problemy. Ale niestety później trzeba to było złe i to lecieć, niedobre. Trzeba go było lecieć z pracoholizmu. Ale to już była inna kwestia, bo to są uzależnienia behawioralne, a tamte to są uzależnienia od substancji. Ale ogólnie mówiąc, pracoholizm to jest, tak jak mówię, uzależnienie behawioralne. Czyli też to jest forma pewna rozładowania emocji, czyli przez pracę czasami może nie chcemy być w domu, bo uciekamy w pracę, to jest holizm, czyli już taka forma głębsza. Albo czujemy się, że jesteśmy niezastąpieni, prawda? Też tak jest, też tak. Nie chcemy puścić swojej takiej pozycji w firmie, bo gdyby zobaczono, że jesteśmy niepotrzebni, to mogliby nas zwolnić, albo bardzo często się w obecnej rzeczywistości to zdarza, nie? Trzeba się przyznać. Tak, niestety. Czy w takim razie warto chyba inwestować pracodawcom w po prostu w zdrowie psychiczne swoich pracowników? Oczywiście. Jak to, na czym to powinno polegać? Oczywiście. Przede wszystkim powinno to polegać na dobrej atmosferze w pracy. Przede wszystkim, żeby ten pracownik czuł się potrzebny, że to jest jego zakład pracy, że jest on częścią nierozerwalną tego zakładu. A nie wyrobnikiem. A nie wyrobnikiem, że jest szanowany, że ma uznanie w tej pracy, od jakieś wspólne śniadania, tak jak na przykład u nas w Wolmedzie, gdzie ja wprowadziłem, że cała społeczność nasza pracowników je śniadanie codziennie o 9 po obchodzie rano. Później jest obiad też o godzinie 13. Robimy co jakiś czas spotkania takie tak zwane wolmedówki, czyli spotkania integracyjne, żeby na wolnym gruncie rozładować pewne emocje, które czasami wiadomo między ludźmi powstają, czyli jeśli rozładujemy te emocje, to już nie tkwimy. Najgorsze co może być, to niedopowiedzenia i ciągłe jakieś pretensje wewnętrzne, że ktoś nam coś powiedział, my sobie dużo myślimy, a może faktycznie tak nie jest. Czyli wspólne, dobre współżycie to jest podstawa w zakładzie pracy. No jeżeli tam komuś po niedzieli, w poniedziałek nie chce się wstać do pracy i jest trochę rozleniwiony weekendem, to chyba jeszcze nie jest powód do obawy, że dotyka go jakieś wypalenie zawodowe, ale jeżeli coś takiego trwa przez dłuższy okres czasu, budzimy się w nocy, nie wiem, zlani potem, wystraszeni, musimy iść do pracy i ta praca nas przytłacza, bo już wyobrażamy sobie, co może nas spotkać, to już wtedy chyba warto sięgnąć po radę do specjalisty. Oczywiście, wtedy trzeba udać się do specjalisty psychiatry, psychologa bądź psychoterapeuty, żeby zdiagnozować problem i zacząć go leczyć. Chyba już coraz więcej jest takiego zrozumienia w społeczeństwie, pan doskonale o tym wie jako praktyk, że już chyba coraz częściej przyznajemy się, że no idziemy do lekarza, idziemy do psychiatry. Kiedyś to budziło pewne obawy w środowisku. Jak to? No to znaczy, że coś ma nie w porządku z głową, no idzie do psychiatry. Teraz mam takich pacjentów, którzy mówią, panie doktorze, jeszcze to dawniej było, że niech pan postawi pieczątkę, zaświadczenie, że byłam to u pana, że byłam u psychiatry, niech widzą, do czego oni mnie doprowadzili, jak mają problemy w pracy na przykład. A jest tak, że jest świadomość większa, coraz więcej ludzi sięga po tą pomoc. Są kolejki do psychiatrów.
do psychologów, dostać się do psychoterapeuty graniczy z cudem od ręki, nawet prywatnie. Jest coraz większe zapotrzebowanie zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób starszych. Także no, to jest już powszechna taka plaga wręcz, depresja, choroba, jedna z pierwszych, które powodują absencję chorobową. Właśnie, bo jeszcze ja pamiętam te czasy, jeżeli ktoś mówił, że idzie do psychiatry, to tylko każdy spoglądał na nią, kiedy będzie miał te zwane żółte papiery. To też było dość takie no, przytłaczające dla człowieka chorego, a bardzo często depresja, nikt nie wiedział nawet, że taka jednostka jest chorobowa kilkadziesiąt lat temu i to kończyło się najczęściej tragedią. Dokładnie, dawniej mówiono, że jest leniwy, nie chce mu się, a po prostu to była depresja, nieleczona. Czyli po prostu trzeba jak najszybciej udać się do specjalisty, do lekarza, poprosić o pomoc, bo chyba im wcześniej udamy się, tym łatwiej. To leczyć. Depresję można wyleczyć, czy? Depresję można uleczyć, ale nie wyleczyć. Ale nie wyleczyć. Bo każdy stres w życiu może spowodować nawrót tej choroby. Przyjmuje się, że 30% depresji jest tylko jeden raz w życiu, jeden epizod. Od 2 do 6 epizodów jest u 60%, a 10% ma taki charakter nawracający. Bardzo dziękuję panu. Bardzo ciekawa rozmowa i sądzę, że te wszystkie ciekawe i ważne informacje, które otrzymaliśmy, powinniśmy sobie wszyscy chyba to wziąć do serca, prawda? No tak, niestety to może każdego spotkać. I każdy musi być czujny, że niestety może zachorować na jakąś chorobę psychiczną, szczególnie na depresję czy zaburzenia adaptacyjne w tych czasach. Dziękuję bardzo panu za przybycie, za rozmowę, za wizytę. Dziękuję. Na portalu Radomsko24. A ja zapraszam państwa zawsze do oglądania programu W Temacie, a spotykamy się, przypomnę tylko, poniedziałek, środa i piątek. Premiera o godzinie 19.45 zawsze każdej rozmowy i zapraszam. Zaglądajcie, śledźcie z uwagą wiadomości na portalu Radomsko24. Zawsze jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś interesującego i ciekawego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Sponsorem programu jest Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed.